Witajcie, kochani. Dziś jesteśmy z rewizytą w drukarni. Udało się nam bezpiecznie wejść. Mieliśmy taki malutki przypał, bo na zewnątrz są jakieś osoby. Jeszcze lepiej, 2007, ktoś kreski zaznaczał, kurczę, niezłe jaja sobie zrobił. Piętra będziemy zwiedzać tak na szybko, bo one są w zasadzie wszystkie takie same. No ale po kolei sobie pójdziemy do toalety. Takie trochę zboczenie mojej koleżanki. Zaraziła mnie tym, ale smród nie. Smród jest, kurczę, niesamowity. Widać, jak kurz się unosi. Ledwo wyszliśmy, od razu jest kurz. Nie wiem, co to jest. Myślałam, że to jakieś zdechłe zwierzątko. Się z daleka odbijało. 2008. BHP. Zasady BHP obowiązujące w tym obiekcie. Oczywiście nie będziemy tego czytać, bo to są po prostu jedne wielkie nudy. Wychodząc tutaj, znaczy wchodząc tutaj, mijaliśmy się z takim gostkiem jednym. No i możliwe, że on tutaj nasrał, bo to śmierdzi dosłownie jak świeże gówno. Mamy pierwsze artefakty. W sumie tutaj nie ma co się wielkiego spodziewać. Raczej takie papiery przeróżne. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Tego się właśnie spodziewałam. Są następne dokumenty. To samo, wyrok sądowy. Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej. Kolejne papiery. Razem z kancelarii adwokackiej. Wszystko rozrzucone. Proszę bardzo, żeby pokazać, że to są dokumenty urzędowe. Tutaj większość jest po prostu z pieczątkami. Tutaj kolejne pieczątki. Szafki. Skoroszyty. W środku jakieś, czy mapka. Wywrócony regał z mnóstwem papierów. Jakieś, kurcze, bilety parkingowe. Tutaj nic nie ma. Zajrzymy jeszcze tutaj. Szafka się wywróciła. No, kto się wywrócił? O!
To są właśnie te artefakty pozostawione tutaj. Kalendarz 2010. Mnie przeraża, że tutaj jest wszystko zostawione. Kolejny wyrok, kolejne pisma urzędowe. Także miejsce z dużą ilością biurokracji. Rozpierdol piękny. Kalendarz 2010, więc domniemam, że być może to było właśnie w tym roku zamknięte, czyli w 2010. Kurde. Tutaj nie ma żadnego pomieszczenia, przejdziemy sobie na górę. Z tego, co patrzyłam od ulicy, to są 4 piętra, tam są domy. Dlatego nie będziemy wchodzić raczej z latarkami na halę, żeby nikt nas nie zauważył, tym bardziej, że siedząc na parkingu w ulicy, która była obok, stała policja. Kogoś tam spisywali. Nie wiem za co, może za picie piwa. Jest wejście na tą halę. Była pewnie ta apteczka, nie? Dzisiaj znowu eksplorujemy we dwójkę, ja i Łukasz, ponieważ dwie osoby z naszej ekipy po prostu nie dały rady dzisiaj. Chciały zwiedzić ten obiekt, ale niestety się nie udało. A my teraz w tym czasie właśnie się mijamy z pracą. Teraz przeważnie jest tak, że jak my mamy wolne, to oni zaś pracują. I temu też to tak ciężko wszystko ostatni guzik ten dopiąć. Kolejna hala. Czekaj, tu jest jakieś wejście jeszcze. To jest przejście na tą dużą halę. Nic poza tym. Idziemy na górę. Kolejna biurokracja. Segregator pełny. Jest, w szafie jest kupa. Ktoś wytarł się po prostu o papiery i zestawy, co my tutaj mamy. Listy. Sąd rejonowy. Wszczęcie egzekucji komorniczej. Tutaj chyba są jakieś plany.
Masa segregatorów. Wszystko zostawili. Tak się, moi drodzy, ten ochrania dane osobowe w Polsce. Jakieś kosztorysy. Rachunek zysków i strat. Główny zarząd statystyczny. Tutaj był jeszcze taki grubiutki segregator, do którego sobie zajrzymy. Proszę bardzo, tak po części. No. Ministerstwo Skarbu Państwa. Co my tutaj mamy? Chce się otwierać. Likwidator. Iść tam dalej. Odpis aktualny do rejestru przedsiębiorców. Karta informacji o spółce. Dosłownie wszystkie takie dane tutaj zostały. No, wszystko zostawili. Tak jakby po prostu uciekli stąd w pośpiechu i już nie wrócili. To jest naprawdę przerażające. Co mówisz? Poczekaj. Także grubiutkie to jest, no naprawdę. Aż mi się tu ciężko ręką trzyma, bo no właśnie, wszystko mi leci. Wszystkie papiery tutaj są dosłownie. Tak się marnuje w Polsce dane osobowe. Proszę bardzo, weszło RODO, no wiadomo, że to w 2010 opuścili, ale kurczę, wszystko tutaj jest. Wszystko pozostawiane, co by się tylko chciało. I jeszcze tylko brakuje, żeby PESEL-y pracowników tutaj zostały i możemy wziąć na kogoś kredyt. Brawo. Nic, tylko zaklaskać. Ostatnim razem, jak byliśmy w takim jednym domie wczasowym, tam dosłownie były PESEL-y pracowników i wandale to poupychali do toalety. Porobili sobie kulki, poupychali sobie kibel, ktoś tam jeszcze do tego nasrał. Niezła groteska. Jebać wandali, niszczą co dobre. No ale sam nie był lepszy pisząc to. To są folie drukarskie. Z tych folii się nanosiło druk prosto na papier. Dosyć sporo tego jest tutaj. Jakieś takie pomieszczenie. Szyby windy i śmierdzi piwnicą. O, to jest piwnica. Włazimy? Nie bardzo. Mam jest chyba i tak zamknięte. Z tego co ja się dowiadywałam, to oni kurczę to wejście zamknęli. Po ostatnim pożarze w tym miejscu. Nie wchodzimy, bo tutaj są budynki. Poza tym nic tutaj nie ma. Tu jest coś może do drukowania.
nie znam się kompletnie. Bez kitu mi to wygląda na jakiś zmutowany automat do piłkarzyków. Wiem, skojarzenia głupie. Tutaj się coś jarało. Ja już widzę, co jest na wprost. Jezus, jak to wygląda. Normalnie debile. Trzeba być debilem. Przyjść, żeby sobie, kurczę, zrobić pożar. No, fatalnie. Wszystko zwęglone. Cały sufit. Wszystko czarne, takie odpadające. To ja tam chyba widzę nawet prześwit z tego, z kolejnego piętra, albo to był już dach. Masakra. Ale tak właśnie kończą te miejsca. Większość miejsc tak kończy, które już są dosyć długo opuszczone i zaniedbane. Tak samo, wszystko osmolone. Tu jest wykładzina, która jest częściowo spalona. Ale korytarz wygląda fajnie. Nie? Instalacja, która się też jarała. Fajne krzesełko. Pamiętam, taki taboret moja babcia miała. Fajne drzwi. Trochę jak w jakimś starym psychiatryku. Ciekawe, co to jest. Czy to może być jakaś stara maszyna do druku? Jest tam coś? No, tutaj mamy ten korytarz. Flaszkownia. Jezus, tak ostrożnie. Jak chcesz tędy przejść, to najlepiej się minimalnie, kurczę, zwiń. Bo tu jest centralnie blisko okien wszystko. Tam jest jakiś urząd, czy co to jest. Tutaj też blisko jest straż miejska. Dlatego bez przypału. To było wszystko, jeżeli chodzi o górę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tam byliśmy, nie? Tak, stamtąd szliśmy. Kolejne toalety na piętrze. Tak, tu byłam. Także z tego, co mi wiadomo, dach jest zamknięty, no raczej tak. Zejdziemy sobie do piwnicy. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Tutaj ostrożnie, kurczę, na tych schodach. Obstawiam, że trzeba iść tutaj. No jeszcze jakiś BHP pozostawiony. Kabel przez całą długość. O, teraz śmierdzi, to wiadomo, gdzie idziemy. Zaćpałem się też, ta latarka już zaczyna trochę niewyraźnie świecić. Że czas na zmianę baterii. Jeżeli nam padnie, to na bieżąco wymienimy. Jesteśmy... Czekaj. Może stąd zaczniemy. Jesteście na... O, dwa poziome piwnicy. Dobra. No to jedziemy.
Fajnie to wygląda. Wysznice. Wysznice, właśnie. Umywarki. Nie wiem, wdepłam chyba w jakieś gówno albo coś. Coś mi się kurczę do buta przykleiło. Pokój socjalny. Kolejna łazienka. Może takie pomieszczenie, łaźnia socjalna. Kurde, nie lubię szkła. Się rozbierz, jak ci ciepło. No co? O. Mamy troszeczkę rzeczy. Jakieś talerze. Lampa industrialna. Proszę bardzo, tu jest jeszcze kawa. Chibo. Pamiętam te takie kurcze koszyczki, jak w PRL-u. Do szklanek, żebyś sobie łapek nie oparzył. Skoro tu jest okienko, to prawdopodobnie tutaj, jak się cofniemy drzwiami, jest coś w rodzaju jadalni. Tutaj, tak? Dobra, tu jest klatka schodowa, a my idziemy na dół. Jakaś krata. Mówię ci, że mi światło siada. Daj pauzę, zobacz to w uch. Siadało światło. Wymieniliśmy baterię. No bo już dosyć ciemne to było właśnie. Ale w tamtych pomieszczeniach wyżej nic takiego praktycznie nie było. Ciepło ci? Zobaczymy jeszcze tutaj takie mała kanciapka. Tu jest jakiś korytarz wentylacyjny albo coś takiego. Muszę jakoś nawrócić. Strasznie tutaj wąsko. Już, a jednak mówiłam, że światło siada. Teraz to kurczę wszystko widać. Bardzo dobrze. Też będą siadać, mówisz? Nie wiem, czy wymienić? Nie, nie ma sensu. Jakoś sobie pójdziemy z tą, z jedną latarką. Jesteśmy przy schodach. Ja mogę wymienić. Tak, ale spokojnie. Chodź, tutaj coś jest. Jakieś szafki. Wow, chodź tu. Jezus, jak się wystraszam pająka. Aż mi się kurczę ręka zatrzęsła. Wszędzie takie pajęczyny. Buty. Taki składzik z gruzem, z meblami. Głupi wypadek, wymiana baterii wystarczyła. No, jesteśmy dzisiaj naprawdę bardzo ogarnięci.
Ale to jest u nas normalne. Grzyb. I pleśń. Trzeba bardzo uważać na tą czarną pleśń. Ale to, jeżeli w takich budynkach się długo przebywa, to wtedy mogą być jakieś konsekwencje zdrowotne. Raczej takie przejście, jak my mamy, to nie bardzo. Winda. O, biurokracja, kolejne papiery grubiutkie, nie będziemy tam zaglądać. O, dowody księgowe, proszę bardzo. Zapewne razem z tą plakietką tutaj też spoczywają segregatory. Tutaj coś było faksowane. W sprawie egzekucji komorniczej, papier, przepraszam, pieczątki Rzeczypospolitej Polskiej, naczelnik Urzędu Skarbowego. No, wszystko tu jest. Się można dowiedzieć, kurczę, że ja już mniej więcej wiem, że spółka upadła, była egzekucja komornicza. Prawdopodobnie budynek zlicytowano. Wszystko się można dowiedzieć, nie trzeba nawet szperać w internecie. Wyjście ewakuacyjne i... Brudno. Zobacz, tutaj jakaś beczka łatwopalna leży. Zamknięta. Tak, nie, przechodzimy tędy, bo Jezus, jakiś ptak zdechły tam. Rozłożony. Nie przechodzimy. Nie wiadomo, co tam jest. Nie chcemy koło tego przechodzić. Jeszcze jakieś, kurcze, wypuszcza trujące gazy. Winda towarowa. Nic już tutaj takiego nie ma. Wracamy się. Teraz musimy bardzo ostrożnie stąd wyjść. Z tego względu, że tak, Straż Miejska jest bardzo blisko budynek Straży Miejskiej. Także jakby ktoś tutaj wezwał, to oni mają, kurczę, dwa kroki na piechotę, także chciałoby im się fatygować. Z drugiej strony widzieliśmy już patrol policji i to tutaj bliskie odległości od tego miejsca. Powiem tak, miejsce ciekawe. Jeżeli ktoś lubi pisma urzędowe, to owszem, tutaj warto przyjechać, pooglądać. Ale pozostałych artefaktów nie ma. Jakieś talerzyki, kubki, to co zostało po pracownikach. Nic takiego wielkiego, puste hale. I tyle. Robi się wieczór. My się z wami żegnamy. Trzymajcie się. Pozdrawia ekipa Dark Exploration. Pa!